Siema, przed chwileczką obleciałem tutaj cały autohandel, zmontowałem dla Was filmik, ale po prostu nie mogłem się oprzeć, żeby tutaj nie wrócić, żeby nie zobaczyć sobie dokładniej tego Passata. Ten Passacior pojawił się krótko na moim nagraniu pomiędzy innymi samochodami, ale teraz zobaczę sobie go dokładnie, ponieważ nie mam pojęcia, co się z tym samochodem działo. Zobaczcie, w jakim jest stanie. Poobdrapywany. Chyba gdzieś się palił. Pordzewiały. Opony kiepskie. Felgi pordzewiałe. Powietrze schodzi. 1800 euro 2003 diesel manual 138 przejechane, 131 koni, 1.9 Comfort Line. W sumie bardzo dobra jednostka napędowa, 131 koni, dieselek 1.9. Przebieg niewielki, niby 140 tysięcy kilometrów. Ale co się tutaj, słuchajcie, dzieje? On tutaj jest srebrny, normalnie popryskany. Jakaś masakra się tutaj wydarzyła z tym samochodem. W środku, jak wygląda, po prostu tragedia. Fotele są upierdzielone. Tunel pomalowany chyba na srebrno, albo ktoś, gaśnica to jest może, nie mam pojęcia. Piszcie w komentarzach, bo naprawdę samochód zagadka. 1800 euro za ten samochód. No to jest po prostu chyba już, ja nie wiem, czy ja oszalałem, czy co się tutaj dzieje, nie wierzę własnym oczom. Musiałem to sfilmować. Zobaczcie, opony może jeszcze zimowe jako tako. Te felgi dramat. Zobaczcie te zderzaki. Zobaczcie, jaki pogięty, podrapany. Co to jest? Czy to schodzi? To schodzi. Zobaczcie, to jest taki srebrny pył. Co się działo z tym samochodem? Ja pierdzielę, kto to doprowadzi, słuchajcie, do ładu. Chyba łatwiej doprowadzić samochód po powodzi do ładu. Korozja w nadkolach. Nie ma praktycznie elementu, żeby był dobry. No jakaś po prostu masakra to jest. Aż mi się wierzyć nie chce. Rudzielec poobijany. Zobaczcie, nie wiem, czy coś tu... Tu nie ma chyba, nie wiem, na fotelu jest jakaś folia. Tunel w środku jest cały srebrny, jak ta srebrzanka na moich paluchach. No masakra, no masakra. Co się tutaj z tym samochodem działo, to ja nie wiem. Zobaczcie, i ten błotnik obłazi, i rudzielec, no po prostu. Lampy do polerki, zderzak poobdrapywany. Sami widzieliście, 1800 euro wywoławcza. Bez komentarza. Jestem ciekaw, co będziecie pisać w komentarzach, bo mi łapy opadły. Słuchajcie, dla mnie to nie jest wart może ze 100 euro, może coś się da z niego wyjąć, uratować. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się tutaj powoli w Niemczech dzieje. No jest po prostu piękny.